Dziś, Wielki Piątek, towarzyszymy Jezusowi w jego męce. Na antenie naszej stacji o godzinie 17 będziemy transmitować liturgię z Watykanu. Wielki Piątek przypomina o cierpieniu krzyżu, poprzez który nasz Pan pokazuje, że w miłości jest gotowy na największą ofiarę, największe poświęcenie. Nie mam szy. Nasz wzrok skupiony jest na krzyżu. Mówi metropolita białostocki, ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Dziś w kościołach gromadzimy się na liturgii męki pańskiej, wskazuje ksiądz dr Zbigniew Bielas z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czytamy mękę według świętego Jana, adorujemy krzyż. Przyjmujemy komunię świętą, a potem towarzyszymy Chrystusowi w nocnym czuwaniu przy Jego grobie. Towarzyszymy, jesteśmy uczestnikami wydarzeń, w trakcie których próbujemy odnaleźć w krzyżu naszego Pana swój własny krzyż, swoje cierpienie, samotność, ból czy rozczarowania. Przy takim spojrzeniu, adoracja krzyża nabiera zupełnie nowego wymiaru. Chrześcijanin, ten, który przeżywa autentycznie Wielki Piątek łączy się z Chrystusem, który dźwigał krzyż. Dźwigał krzyż, a więc to nie może być tylko coś zewnętrznego, quasi teatr. Ja muszę ucałować własny krzyż z tą świadomością, że niosę go nie sam, ale z Chrystusem. Kiedy niesiemy krzyż wspierani przez Boga, to jest on przynajmniej o połowę lżejszy, podkreśla ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Na antenie telewizji trwam. Dziś o godzinie 17.00 transmisja liturgii Męki Pańskiej z Watykanu. O godzinie 21.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Rzymskiego Koloseum z udziałem Ojca Świętego Franciszka. W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. To dziewięciodniowa modlitwa, której chciał sam Jezus. Modl Litwa, w której każdego dnia Pan chce, by sprowadzać do niego różnych ludzi, grzeszników, kapłanów pobożnych i wiernych, ale też